Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk. Przedstawiono wyniki raportu oceniającego sytuację kobiet na rynku pracy na przestrzeni 2019 roku, 2022. W tym badaniu wzięło udział 1114 kobiet, prawda? Dobrze, odczytałam z raportu. W wieku aktywności zawodowej, czyli od 18 roku do 64 roku życia. Jakie wnioski płyną z tego raportu? O tym porozmawiam z naszym gościem. Jest nim dr Henryka Bochniarz. Dzień dobry pani. Założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Wcześniej wieloletnia jej prezydent. Była minister przemysłu i handlu, a także twórczyni Akademii Liderek. Pani wszystko doktor, się zgadza. Tak, dokładnie. Zanim przejdziemy do tego, jakie wnioski płyną z owego raportu, jakie są rekomendacje dla rządu, dla polityki, chciałabym spytać właśnie o tę Akademię Liderek, która jest ważnym punktem odniesienia do tego, co dzieje się. No tak, to takie moje ostatnie dziecko i muszę powiedzieć, że już mamy prawie 150 absolwentek. Świetne po prostu dziewczyny, świetne dziewczyny. I one niestety potwierdzają to, co potem zresztą w tym raporcie się znajduje, że mając naprawdę kompetencje, bo jak dochodzą do tych stanowisk, bo to jest takie stanowiska powyżej właściwie dyrektorskiego, tak, aż do członki zarządu, i one, żeby mieć te stanowiska, no to już musiały w tej swojej drodze zawodowej udowodnić, że są po prostu profesjonalnie bardzo dobre. Natomiast brak im odwagi, bo na pewno nie kompetencji, odwagi i takiego przekonania, że naprawdę mogą sięgać po te najwyższe stanowiska. Co oczywiście wiąże się z większym ryzykiem, większą odpowiedzialnością, a kobiety, wiedząc o tym, że mają te dodatkowe wszystkie zajęcia związane właśnie z domem, dziećmi i tak dalej, po prostu wolą zrezygnować ze stanowiska, niż podejmować się czegoś, co będzie dla nich takim ogromnym obciążeniem, a wiedzą, że nie bardzo mogą liczyć na jakieś wsparcie. I ten raport dokładnie to wszystko potwierdza. Natomiast ja uważam, że jeżeli ma to się zmienić, to my potrzebujemy, żeby właśnie w tych instytucjach, organach, które są, mają wpływ na decyzje, i to dotyczy rządu, to dotyczy parlamentu, to dotyczy firmy, zarządu firmy, rady nadzorczej, że musimy tam mieć przynajmniej 1/3 kobiet, bo tylko wtedy nastąpi zmiana agendy, priorytetów, kultury, tego wszystkiego, co spowoduje, że te potrzeby kobiet będą też bardziej uwzględniane. I stąd też ta Akademia Liderek, bo moim zdaniem, jeżeli to się nie zmieni, to niestety będziemy właśnie mieli taką sytuację, jak w tej chwili na rynku pracy. Czyli w Akademii Liderek jakby pompujecie ego kobiet. Znaczy, to jest coś więcej, dlatego że jak przygotowywałam ten program, on jest wynikiem moich doświadczeń, no tego, że ja funkcjonowałam w bardzo różnych miejscach, tak, i w pracy naukowej, i w polityce, i w swoim biznesie, i w dużej korporacji. I myślę, że już na tyle długo żyję, że to mi pozwala jakby zaproponować coś, co może jest trochę wyjściem poza standard, bo Akademia Liderek to jest jakby wprowadzanie kobiet w takie strefy, w których one nie czują się komfortowo, bo tam jest bardzo dużo zajęć z socjologii, kultury, sportu, więc chodzi o to, żeby właśnie one poczuły się bardziej komfortowo w takich rzeczach, którymi normalnie za bardzo się nie zajmują, bo właśnie tak są skoncentrowane na pracy zawodowej, którą łączą z pracą tą domową, że nie mają jakby czasu na te wszystkie inne rzeczy. A dzisiaj być przywódczynią, to trzeba po prostu rzeczywiście mieć orientację, co się w świecie dzieje, co się w polityce dzieje. I widzę, jak one rzeczywiście się zmieniają pod wpływem tej akademii. Także ja im nie mówię, jesteście świetne, bo one są świetne, to już tak powiem wiedzą, bo jak już mają takie miejsce, to naprawdę nie muszę ich o tym przekonywać. Natomiast mnie chodzi o to, żeby one oprócz tego, że były świetne, żeby uznały, że naprawdę warto podejmować tą odpowiedzialność, warto podejmować to ryzyko, bo za to też jest duża nagroda, jak się ma wpływ na decyzję, prawda? Jak widać, że ta instytucja w jakimś kierunku idzie takim,
którym chciałybyśmy, żeby szła, albo że podejmowane są w parlamencie projekty legislacyjne, które właśnie uwzględniają to myślenie kobiet. My po prostu jesteśmy inne i to dokładnie o to chodzi, żebyśmy uwzględniali i te doświadczenia mężczyzn, nie zawsze najlepsze, tak, i te nasze, które pokazują ten świat trochę z innej strony i dopiero jak to się razem złoży, to jest szansa na lepsze decyzje. Na pewno nie wyczerpałyśmy teraz tematu Akademii Liderek i można byłoby długo o tym rozmawiać, zwłaszcza, że pani jest twórczynią tej Akademii. Niemniej, choćby na przykład z ramienia tej Akademii, czy też i Konfederacji, brała pani udział w tworzeniu owego raportu na temat rynku kobiet na rynku pracy. Już powiedziałam o szczegółach. Nie chcę powiedzieć, że z grubsza, ale jakie było pani pierwsze odczucie, kiedy pani zobaczyła wyniki tego raportu? One się poprawiły, pogorszyły? No niestety ja, tak powiem, ten raport nie był dla mnie zaskoczeniem, tak? To jeżeli ktoś się zajmuje, a ja zajmuję się sprawami właśnie miejsca kobiet, tak, w polityce, w biznesie, od bardzo dawna. W związku z tym o tyle się cieszę, że on się pokazał, bo on po prostu potwierdza pewne rzeczy, które intuicyjnie wiedziałam. Natomiast on też pokazuje trochę więcej niż te dane, które dostajemy na przykład z takich międzynarodowych instytucji, tak? Bo ta luka płacowa, o której zaczęliśmy wreszcie mówić, tak? Bo na pewno tutaj rozwiniemy tak, ten bo temat. Mało kto w ogóle wie, jak było pytanie właśnie, czy ty wiesz, co to jest luka płacowa, no to okazywało się, że 70%, tak powiem, nie ma pojęcia, co to prawie jest. 80. Prawda? Tak, 70%. Zastanawiające, więc, tak. Więc widać, że nawet ta świadomość jest ograniczona, a już dochodzenie do tego, dlaczego tak jest i co można należy zrobić, żeby to zmienić, no to jest dopiero następny etap. Także ja myślę, że ważne jest, żeby o tym w ogóle rozmawiać i szukać rzeczywiście jakichś sposobów na to, żeby to zmniejszyć. Czyli rozwiniemy temat luki płacowej, bo to jest bardzo istotne. Niemniej, właśnie, bo jeżeli pani nie była zaskoczona, pani doktor, wynikami tego raportu, ale jak bardzo nie zaskoczona, czy faktycznie sytuacja się pogorszyła, bo przecież mamy COVID za sobą, sytuację, gdzie w branżach, które są najczęściej obsługiwane przez kobiety, jakby było zahamowanie gospodarcze, wiadomo, że nie można było pracować. Jak to właściwie, jak wygląda ta sytuacja? W bardzo wielu aspektach, tak, i to nie dotyczy tylko Polski, tak? To nie dotyczy tylko Polski. Pandemia niestety spowodowała, że te tendencje, które można było zauważać, bo przed pandemią mieliśmy właśnie ruch cały MeToo, Pay MeToo, Time's Up, on nie był tak w Polsce powszechny, ale w Europie, w Stanach rzeczywiście bardzo zmieniał podejście w ogóle do miejsca kobiet i ich roli. I pandemia to niestety zahamowała, tak? Kobiety zostały znowu wepchnięte jakby do swoich tradycyjnych ról, no bo jak zamknięto szkoły, żłobki, mieliśmy totalny lockdown, no to się okazało, że kto robił te lekcje, prawda, z dziećmi, kto znowu musiał wrócić do gotowania obiadów i tak dalej, więc to spowodowało, że bardzo wiele kobiet zostało wypchniętych z rynku pracy i spora z nich część już na rynek pracy nie wróciła. I to pokazuje raport. I to raport dokładnie pokazuje i mówię, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia Polski, choć w Polsce myślę, że to jest w większym stopniu niż gdzie indziej. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, bo raport też o tym mówi. My się jakby skupiamy właśnie przede wszystkim na luce płacowej, ale trzeba mieć świadomość, że to, czym się chwalimy w Polsce, to, że my mamy bardzo niskie bezrobocie. No bo rzeczywiście tak jest, tak? To jest tam około 5%, nawet według różnych tam badań nawet trochę mniej. Natomiast trzeba to nałożyć na dane dotyczące aktywności zawodowej. I wtedy już ten obraz nie jest taki piękny, bo jeżeli jest tak, że aktywność zawodowa w Polsce kobiet należy do jednych z najniższych w Europie, bo mamy tam około 50%, średnia w Europie to jest około 70%,
Co to oznacza? To znaczy, że po prostu te kobiety w ogóle nie szukają pracy, nie deklarują, bo one, i z raportu to jasno wynika, że one po prostu zostają w domu, bo nie mają możliwości pracy, tak? Bo nie mają żłobków, nie mają przedszkoli, nie mają możliwości znalezienia kogoś do opieki, nie stać ich na tą opiekę. I w związku z tym, jeżeli pandemia, tak powiem, spowodowała, że one w tym domu zostały, no to chociaż ten niski wskaźnik aktywności zawodowej w Polsce, on zawsze był, tak powiem, niestety dużo gorszy niż w Europie, ale w każdym bądź razie, mówię, trzeba patrzeć na ten niski poziom bezrobocia przez tą perspektywę, że po prostu mamy bardzo niski udział kobiet na rynku pracy. Tak? I to, jak my tego nie zmienimy, to będziemy za to płacić bardzo wysoką cenę, dlatego że po prostu patrząc na to, co się w demografii dzieje, prawda, jak się starzejemy, jak potrzebujemy ludzi do pracy, jeżeli nie uaktywnimy tych kobiet, to oczywiście nas ratuje migracja, tak, w tej chwili Ukraińcy, ale mamy taką nadzieję, że ta wojna kiedyś się skończy i oni będą chcieli wrócić i budować swój kraj i wtedy się okaże, że to będzie jedno z większych zagrożeń dla rozwoju gospodarczego w Polsce, bo po prostu nie będziemy mieć ludzi do pracy. Czyli czy można to porównać ze zjawiskiem bierności zawodowej kobiet? Ja myślę, że to jest taka bierność częściowo z wyboru, ale w dużej mierze wymuszona. Dlatego, że jeżeli my je pytamy, dlaczego, tak? Tam było takie pytanie, dlaczego właśnie nie pracujesz, co jest tą główną przyczyną? No to się właśnie okazywało, że dla kobiet ta najważniejsza przyczyna to było to, że one po prostu mają te dodatkowe obowiązki. Natomiast w przypadku mężczyzn, to co ich, tak powiem, wypychało z rynku pracy, to były przede wszystkim no, zdarzenia, na które choroby, prawda, tego typu czynniki. Więc widać po prostu, że to nie jest tak, że to jest wybór tych kobiet, bo gdyby miały możliwości, oczywiście jakaś część na pewno by została w domu i ja uważam, że tutaj ta kwestia wyboru jest bardzo ważna, tak? Jeżeli kobieta uważa, że jej miejsce jest właśnie i ona chce się zająć wychowaniem dzieci i zostać w domu, to ma do tego prawo. No ale z tych badań wynika, że to nie jest tak, że to jest ich wybór, tylko po prostu one patrząc na to, jak by mogły funkcjonować na rynku pracy, nie mają tego wsparcia, ani w domu, ani ze strony różnych instytucji, mówią, no to ja nie mam wyjścia, muszę w domu zostać. Zajmujemy się teraz ową luką płacową, gdzie 78% osób badanych właściwie nie wiedziało, nie miało pojęcia, o czym jest mowa. Jakby pani ten temat rozwinęła nam? Ja myślę, że generalnie w Polsce jest taka kultura, tak powiem, tajemnicy wokół wynagrodzeń. I będzie z tym duży problem, bo jeżeli mamy luki płacowej dotknąć, no to tego nie da się zrobić bez nie mówienia ok, ale jak ta polityka płacowa firmy wygląda, prawda? I bez możliwości porównania, czy rzeczywiście na tym samym stanowisku, przy tym samym doświadczeniu, wykształceniu kobieta zarabia mniej, prawda? A przecież cały czas w przestrzeni publicznej słyszymy, jakie są nierówności w płacach, prawda? A pojęcie luki płacowej. Ale jak dochodzi do konkretnego miejsca pracy, to tak powiem, ani pracodawcy, ani pracujący nie są zainteresowani tym, żeby to było coś transparentnego. No jestem też zaskoczona. 70% firm, czytam właśnie w tym raporcie, nigdy nie było, w tych firmach nigdy nie było mowy na temat nierówności płac. Podobnie co czwarta osoba, czyli 26%, nie ma wiedzy na temat poziomu zarobków w firmie. Ale przecież trzeba mieć. Tak. No my mamy niby w niektórych miejscach, bo są firmy tutaj przede wszystkim duże korporacje zagraniczne, tak? One jednak mają swoje standardy, które muszą wprowadzać wszędzie i tam ta jawność jest dużo większa, tak? Przynajmniej jeśli chodzi o widełki, że mniej więcej wiadomo, jak na dane stanowisko, jakie są widełki, chociaż czasami one są tak rozległe, że trudno mówić o tym, żeby tutaj rzeczywiście można było porównać, tak? I że jeżeli kobieta startuje na jakieś miejsce, no to wie, że powiedzmy ta luka płacowa tam może być 1000 zł, tak? Ale jeżeli są widełki płacowe od powiedzmy od 5000 do 15000, no to po prostu tutaj możliwość manipulowania jest niesamowita. Oczywiście. Dobrze, że pani doktor wspomniała o tych większych korporacjach zagranicznych,
bo jak państwo wskazują w owym raporcie, no to oni tak naprawdę mają szansę zostać liderem zmian. Tak, ja myślę, że tutaj akurat rzeczywiście te duże firmy, te wśród których były przeprowadzane badania, że one nie robią tego na pokaz, że to jest rzeczywiście fragment jakby tego, co się nazywa kulturą firmy, tak, że żeby właśnie IKEA jest tego świetnym przykładem. Ja uważam, że to jest jedna z takich najbardziej transparentnych firm, również i w tej kwestii, ale nie tylko w tej kwestii. I tak na długą metę to się naprawdę kalkuluje, tak. Oni to robią z autentycznym przekonaniem, bo często jest tak, że to jest takie PR-owskie zagranie, tak, tak, oczywiście wszystko ładnie na papierze wygląda, w raporcie i tak dalej, a jak się potem zaczyna pytać pracowników, to się okazuje, że to jest dalekie od tego, co się dzieje w życiu realnym. Natomiast myślę, że te firmy, w których były te badania, że one rzeczywiście robią to w sposób autentyczny, nieprzypadkowy i nie na krótką metę, tylko jako, tak powiem, długofalową politykę. I wydaje mi się, że to dla kobiet też jest bardzo ważne. Ja myślę, że dla mężczyzn też jest bardzo ważne, żeby po prostu wiedzieć, jaka jest polityka firmy, na co można ewentualnie liczyć, jakie są warunki awansów. To wszystko, co powoduje, że w tym naszym pokręconym teraz świecie, kiedy człowiek naprawdę już niczego nie jest pewien, że przynajmniej tutaj może oczekiwać, że jeżeli się zachowa tak, to może liczyć na karę lub nagrodę, prawda, jakiego rzędu. Więc wydaje mi się, że tutaj akurat mówię, IKEA na pewno dla mnie jest takim wzorcem, tak, z którego no dobrze byłoby, żeby inne firmy korzystały, tylko że my musimy pamiętać, że większość zatrudnionych w Polsce jest zatrudnionych w małych i średnich firmach, tak, i tam niestety ta polityka płacowa jest w ogóle jakakolwiek polityka długofalowa, a to jest coś, o czym w ogóle nikt nawet nie myśli. A są szanse, że to się zmieni? Ja myślę, że po prostu po pierwsze, ja mam taką nadzieję, że w miarę rozwoju gospodarki będzie następowała konsolidacja biznesu, bo to jest, tak powiem, taki normalny proces i że te dobre wzorce, które są brane właśnie z dużych korporacji, które już wypracowały różne metody, że one będą powielane. Dlatego tak ważny jest ten raport, bo ja mam taką nadzieję, że on właśnie pokazuje, w jakim kierunku należy iść, prawda? No bo tutaj nie ma co odkrywać Ameryki, prawda? My mamy, ta nasza gospodarka rynkowa oczywiście jest dość młoda, więc, ale jest się od kogo uczyć i są kraje, które jakby pokazały, że właśnie taka otwartość, transparentność, że to jest coś, co buduje firmy, tak? Buduje gospodarkę, buduje zaufanie w społeczeństwie, więc myślę, że tutaj jeszcze jest wiele do zrobienia, ale mówię, jest też od kogo się uczyć. Właśnie, bo przecież raport powstał po coś, pani doktor. Dobrze, że pani to podkreśliła. Nie należałoby się już teraz za bardzo okręcić wokół własnej osi. W tym roku możliwe jest przyjęcie przez Polskę unijnej dyrektywy o równości i przejrzystości wynagrodzeń. Konfederacja Lewiatan, jak czytam na państwa stronie, przygotowuje się do rozmów dotyczących wdrożenia dyrektywy na poziomie krajowym. Jak przebiegają właśnie te rozmowy? No niestety ja tutaj nie widzę jakiejś światełka w tunelu. Boję się, że ten okres wyborczy nie służy temu, żeby pracować nad czymś, co właśnie powinno być raczej takie długofalowe. Okres wyborczy, czy może partnerzy do rozmów? Ja myślę, że akurat tutaj jest tak, że myśmy przygotowali w ogóle projekt ustawy, Konfederacja razem z Lewiatanem. On już leży, dzięki Bogu, od roku w zamrażarce w Sejmie. I jak na razie nie widzę chęci, żeby nawet o tym rozmawiać, a już nie mówiąc o tym, żeby w ogóle przeprowadzić go przez całą ścieżkę legislacyjną i wprowadzić w życie. Więc boję się, że to będzie takie kukułcze jajo, tak, które raczej będzie odsuwane, bo no to wymaga rzeczywiście determinacji po stronie Sejmu i potem determinacji po stronie biznesu, tak, żeby to wprowadzić. To samo dotyczy tych dyrektyw unijnych. Niestety, ale większość z nich, tak jak na przykład dyrektywa dotycząca kwot w biznesie, prawda, ona była praktycznie przyjęta w 2013 roku. No i Polska nigdy jej nie zaakceptowała. Teraz jest kolejny wariant, który podobno żeśmy zaakceptowali, ale on mówi o tym, że dopiero w 2026 roku będą
wprowadzone w życie, tak, te rozwiązania. No jestem przekonana, że znowu będzie używało się wielu, tak powiem, tutaj trików, żeby od tego uciec, tak. Więc, a rzecz jest naprawdę bardzo potrzebna, bo wszystkie badania pokazują, że jeżeli właśnie w tych strukturach zarządczych jest przynajmniej 1/3 kobiet, bo to nie wystarczy, że była jedna, bo czasami tak słyszę, ach, tutaj mamy kobietę. Dopiero jak jest tych 30%, to one mają szansę wpływania na agendę firmy, na kulturę firmy. To dotyczy również i kraju, tak? Żeby po prostu to się zmieniało. I tutaj niestety, no my jesteśmy strasznie daleko. My praktycznie mamy w spółkach giełdowych, to tam jest w tej chwili chyba 6% w prezesów, tak? Więc trochę jest lepiej w radach nadzorczych. Więc tutaj naprawdę jesteśmy na końcu tej listy, jeśli chodzi o Europę. I nie tylko, bo bylibyśmy zdziwieni, jak zobaczylibyśmy, jak to wygląda w krajach azjatyckich na przykład, które nas wyprzedziły, w Emiratach. Więc niestety, ale Polska tutaj jest na szarym końcu, a znowu wszystkie badania pokazują, że tam, gdzie ta różnorodność jest faktyczna, a nie tylko opowiadamy o niej, to po prostu bardzo wpływa na efektywność działania, zwiększa efektywność działania. To różnorodność. A skoro już jesteśmy przy tym, jak ważna dla gospodarki jest kobieta na stanowisku zarządzającym, może tutaj przydałoby się parę takich dobrych, przekonujących argumentów. Ja myślę, że te argumenty są, bo przecież widzimy, co się dzieje w innych krajach, tak? Właściwie dzisiaj w Europie ciężko znaleźć rząd, w którym nie ma przynajmniej 50% kobiet. My mamy, nie wiem, 4 kobiety, tak? Więc tam nie wiem, jaki tam jest udział, no powiedzmy 7% pewnie. Więc znowu, tak powiem, na samym końcu jesteśmy. I to samo dotyczy parlamentów. Więc naprawdę bardzo odstajemy od tego, co się dzieje w Europie. Ja myślę, że te propozycje, które ma w tej chwili Koalicja Obywatelska, wprowadzenia z jednej strony parytetu, czyli 50% na listach, plus suwak, czyli przemienność, bo wiadomo, że partie zawsze kombinowały i jak już nawet miały bo my mamy 35%, to jest efekt działania Kongresu Kobiet. Jest ustawa, która mówi o tym, że musi być 35% nazwisk kobiet na listach wyborczych, tak? No ale to spychało się je gdzieś tam na takie miejsca, że wiadomo było, że będą niebiorące i różne inne, tak powiem, numery, żeby spełnić, bo nie można zarejestrować listy, tak? Więc żeby spełnić formalne wymagania, ale tak na końcu, żeby się nic nie zmieniło. Ale tutaj chciałabym, żeby pani doktor jakby powiedziała nam, jak istotne są zachowania kobiet w takich miejscach, z których to wychodzą pewne... No my po prostu, ja myślę, że tak, że jesteśmy inne, delegacje. Prawda? Mhm. Że mamy jakby inne trochę postrzeganie rzeczywistości i inaczej oceniamy fakty, mamy mniejszą skłonność do ryzyka. No oczywiście to są wszystko statystyczne dane, prawda, i wiadomo, że są czasami kobiety, które są, tak powiem, potrafią bardzo ryzykować, ale statystycznie wiadomo, że różnimy się. I to jest ten wielki atut, tak, żeby, jeżeli mówimy o tym, żeby te decyzje były podejmowane właśnie przez różnorodne grona. W Polsce akurat to jest przede wszystkim kwestia właśnie płci, prawda, kobiety, mężczyźni. W wielu krajach to jest kwestia religii, to jest kwestia koloru skóry, prawda? I oni muszą uwzględniać jeszcze te inne elementy, jak mamy mówić o różnorodności. Natomiast no, są wypracowane już naprawdę instrumenty i dowody na to. W czasie kryzysu finansowego, poprzedniego, miejmy nadzieję, że nowego nie będzie, okazało się, że te firmy, w których właśnie było przynajmniej tych 30% kobiet, one dużo lepiej, tak powiem, poradziły sobie w kryzysie, miały dużo lepsze wyniki finansowe, więc dużo większą stabilizację, że załogi czuły się lepiej, więc po prostu tutaj nie trzeba opowiadać, tylko dane są twarde mówiące o tym i są dziesiątki na ten temat raportów, więc szkoda, że my ciągle w Polsce jakby nie wyciągamy wniosków z tych doświadczeń innych krajów i chcemy tutaj jakoś taką swoją ścieżkę wymyślać. A mówię, tutaj nie ma co odkrywać Ameryki, po prostu trzeba zobaczyć, co działa. Jeżeli mówimy chociażby o aktywności zawodowej kobiet, no to tu jest ewidentne, że po prostu nie wystarczą transfery socjalne. Pieniądze są ważne, tak? Ale to musi być cały kompleks zdarzeń, żeby rzeczywiście kobiety mogły pójść do pracy, tak?
tak? To jest na pewno kwestia równości płac, to jest na pewno kwestia tych instytucji, to jest kwestia jakby w edukacji, tak, w której przekonujemy od przedszkola dziewczynki, że naprawdę nie muszą mieć żadnych kompleksów. Ale właśnie ostatnio widziałam takie badania, że 6-letnie dziewczynki w przedszkolu, zapytane o to, tak powiem, czy chłopcy są mądrzejsi, czy dziewczynki, zdecydowana większość powiedziała, że chłopcy, prawda? Więc po prostu to potem narasta, tak, to potem narasta, więc po prostu trzeba z tym walczyć, bo my sobie nie możemy pozwolić na to, jeżeli jest tak, że wiadomo, że w Polsce od lat mamy więcej wykształconych kobiet niż mężczyzn, prawda? My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu ten potencjał nie był wykorzystany, bo to jest z niekorzyścią dla wszystkich, tak? Dla rodzin, dla gospodarki, dla polityki. A żeby tak było, to po prostu wiedząc o tym, że my ciągle jesteśmy w kraju, który jest bardzo konserwatywny, jeśli chodzi o myślenie o właśnie roli kobiet, to musimy zrobić wiele rzeczy, które spowodują, że te kobiety będą miały szansę w ogóle wejść na rynek pracy i nie tylko rynek pracy, ale właśnie do polityki i odgrywać rolę, którą powinna, jeżeli jest tak, że statystycznie jest nas 50%, na dodatek 60% z wyższym wykształceniem to są kobiety, no to jak można wytłumaczyć, że na przykład w sektorze bankowym 75% zatrudnionych to są kobiety, 50% na stanowiskach dyrekcyjnych to są kobiety. Po czym jest jedna kobieta prezeska? No jak można to wytłumaczyć, jak nie tym, że po prostu ciągle tkwimy w tych stereotypach, w takim myśleniu, że kobieta prezeska, no może niekoniecznie. W jaki sposób kobiety mogą mieć większy wpływ na przykład na wynegocjowanie wyższej pensji? No wie pani, tutaj znowu też jest bardzo wiele doświadczeń mówiących o tym, mówiłam o tych widełkach, tak? Że jeżeli są widełki na dane stanowisko, już powiedzmy, że jesteśmy na tym następnym etapie i to już jest jawne, tak? Jest firma i wiadomo, że jakie jest stanowisko dyrektora, to widełki są takie i takie, prawda? To jak przychodzi do pracy kobieta, to ona, jej oczekiwania są na tej najniższym poziomie widełek, a oczekiwania mężczyzn są na tym wyższym poziomie. No i oczywiście możemy powiedzieć, no bo kobiety właśnie mają takie przekonanie, że one wcale nie są takie najlepsze, że po prostu zawsze uważają, że ten mężczyzna to wie lepiej, jest bardziej kompetentny i tak dalej. Ale też bardzo wiele wtedy zależy od pracodawcy, prawda? To nie jest tak. Oczywiście, że możemy powiedzieć, no jak mogę dać mniej, to po co mam dać więcej, prawda? No ale jeżeli widzę, że mam przed sobą kogoś, kto naprawdę spełnia wszystkie warunki i oczekiwania, to dlaczego nie mam mu zaproponować wyższego wynagrodzenia? Więc to wymaga jakby świadomości po jednej i po drugiej stronie, tak? Że ja mam prawo oczekiwać tego wynagrodzenia na tym najwyższym poziomie, bo właśnie robiłam to, jestem dobra w tym, a z kolei ze strony pracodawcy, że po prostu jest przekonany, że dlaczego, tylko dlatego, że firma na tym może troszkę zarobić, to ja potraktuję tą kobietę, bo ja żona nie żąda więcej, to po co mam jej dać więcej, prawda? Więc tutaj mówię, to wymaga pracy i tego się nie da zrobić w 5 minut, więc my możemy mieć dyrektywę, natomiast trzeba o tym mówić, prawda? Trzeba o tym przekonywać pokazywać, że tak to funkcjonuje w większości cywilizowanych krajów i nie ma żadnych powodów, żebyśmy my byli jakby w innym miejscu, jeśli chodzi o właśnie płace i szanse kobiet. Dobrze, mamy świetnie pokazujące, jak wygląda ta sytuacja na rynku kobiet i ich płac, czyli raport. I tak już teraz podsumowując, co teraz z tym raportem? Do kogo on trafi i co można dzięki niemu uzyskać w jakimś krótszym okresie czasu? Myślę, że tutaj trzeba będzie iść bardzo wielopłaszczyznowo, tak? To znaczy z jednej strony na pewno, ponieważ jest kampania wyborcza, nie wierzę w to, żeby akurat w niej by podjęto jakieś decyzje, ale na pewno i to na pewno będzie kongres robił, ale myślę, że też Lewiatan też będzie robił, że w naszych dyskusjach z partiami politycznymi na temat właśnie ich programów, ich zamierzeń, jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, no będziemy o to pytać, tak? A jakie macie pomysły, jeśli chodzi o równość szans kobiet? A jakie macie pomysły, jeśli chodzi o właśnie wyrównanie luki płacowej, prawda? Więc zobaczymy, czy w ogóle w których partiach się o tym myśli i w ogóle wie.
I myślę, że potem no, trzeba po prostu przekonywać wyborców, że słuchajcie, no patrzcie na te programy, tak? Zobaczcie, co oni chcą zaoferować. Oczywiście jest pytanie, co potem zrealizują, tak? To jest jakby następny etap, żeby pilnować tego, żeby to zostało zrealizowane. Ale myślę, że akurat teraz, w tym okresie wyborczym, no mamy taką szansę na to, żeby być tym, do których będą należały te decyzje. Słuchajcie, no wiele trzeba po prostu zmienić. Dla nas też to jako Lewiatana jest rola, żeby mówić o tym wśród pracodawców, tak? Że to nie jest tylko kwestia pracowników, tylko to jest właśnie kwestia filozofii działania firmy. I są firmy, które robią to absolutnie z przekonaniem, natomiast no niestety, ale dla sporej części, zwłaszcza teraz, kiedy mamy tak niestabilne warunki, bo to też musimy to podkreślać, tak, że jeszcze musi być dobra pogoda na to wszystko, tak? Znaczy, zawsze dobra jest pogoda, zła. Zawsze jest zła, tak, a teraz już szczególnie jest zła i zawsze się wtedy mówi, a te sprawy kobiet to może jak trochę będzie lepiej, prawda? Natomiast nie będzie lepiej, jeżeli my nie zmienimy tego nastawienia i w firmach, i samych kobiet, i wśród polityków, że naprawdę ta sprawa równości w wielu aspektach jest absolutnie kluczowa. Bardzo dziękuję pani doktor. Dziękuję. Pani doktor Henryka Bochniarz była naszym gościem. Dziękuję bardzo za uwagę, mówiła Beata Tomczyk. Do zobaczenia.